Jonasz coś z tym Bożym Słowem sobie nie radzi. I chciałbym, żebyśmy się zastanowili, dlaczego tak jest, że Jonasz ma kłopoty z wypełnieniem Słowa Bożej woli. Oto otrzymuje polecenie: idź do Niniwy. No ale Jonasz nie bardzo się tam kwapi. Dlaczego? Otóż Jonasz uważał inne narody, pogańskie narody, za niegodne tego, aby poznały Pana. W ogóle Izraelici i inne narody uważali za pogańskie psy. Jednak Bóg miał plan łaski wobec pogan. Ja wspominałem już o tym w ubiegłą niedzielę, że to taki stereotyp myślenia, który występował wśród Izraelitów, że oni tak traktowali inne narody, choć Bóg miał inny plan wobec pogan. Mówiłem też o tym, że kiedy czytamy Biblię tak pobieżnie, to możemy ulec takiemu wrażeniu, że ona w zasadzie jest do Żydów napisana. Ta księga świadczy o czymś innym, jak zobaczycie, jak ją będziemy czytać dalej. Bo Bóg ma pewien plan i my ten plan nie zawsze rozumiemy. Jonasz tego planu Bożego do końca nie rozumiał. On został wychowany według pewnej tradycji, według pewnego stereotypu myślenia. I niedawno oglądałem taki program, w którym była sonda SMS-owa. W ogóle rozmawiano na tematy właśnie związane z żydostwem. I zadano w tej sondzie takie pytanie. Czy dziś Żydzi są winni śmierci Jezusa Chrystusa? To pytanie to był taki test na antysemityzm. To pytanie pochodziło z takich sondaży, standardowych sondaży, które robi się w Polsce na antysemityzm. I tam się wprost nie zadaje pytania, czy jesteś antysemitą, ale są pytania. I te odpowiedzi wam dokładnie powiedzą, kto jest kto. I między innymi jest takie pytanie, czy dziś Żydzi są winni śmierci Jezusa Chrystusa? I wyobraźcie sobie, że w tej sądzie, to było jakiś tydzień temu, odpowiedziało 27% tych respondentów, że tak. A później ta osoba, która interpretowała te wyniki tej sądy, powiedziała, że to jest bardzo, bardzo taki dobry wynik, bo zwykle tych ludzi jest znacznie więcej. Był w czasie tej rozmowy tam ambasador, były ambasador Izraela, Shevach Weiss. No, mówi, 27% za dużo. Bracia i siostry, dzisiaj w naszym narodzie są pewne stereotypy myślenia i jest to bardzo trudno, żeby to wyplenić. Polacy mówią, że oni nie są tam antysemitami, ale ich wypowiedzi świadczą o tym, że niestety jest inaczej. I w czasach, bracia i siostry, Jonasza była podobna historia.
Oni też mieli pewien stereotyp myślenia na temat innych narodów. Żydzi czuli się czymś wyjątkowym. Inne narody, to tak jak już powiedziałem, były przez tych radykałów religijnych uważane za psy, coś nieczystego. W ogóle jak byłem w Izraelu, to tam bardzo mało psów. U nas to jest, bracia i siostry, w Polsce jedna wielka psiarnia na ulicach, jak wyjdziecie. W Izraelu bardzo rzadko kiedy, żeby kogoś było widać z psem, to Żydzi uważali, że psy, Żydzi już uważają, zdaje się tak, są nieczystym zwierzęciem. Natomiast dużo kotów jest w Izraelu. Muszę was pocieszyć, jak ktoś lubi zwierzęta. Także pewien stereotyp. I Jonasz był takim wytworem tego stereotypu myślenia w Izraelu. Boży prorok miał swój pogląd na temat innych narodów. Tymczasem Bóg miał plan. Ja chcę wam powiedzieć, że Bóg ma od początku plan względem innych narodów. Otwórzcie sobie pierwszą księgę w Biblii, od razu na początku, w 12 rozdziale można znaleźć od taką informację. 12 rozdział, pierwsza Mojżeszowa, wiersz 3. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę i będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi, nie tylko Izrael, wszystkie plemiona ziemi, te, które błogosławią, Izraelitom będą błogosławione. Często w tym kontekście ten wiersz czytamy, ale tutaj jest wyraźnie powiedziane, że Bóg jest zainteresowany błogosławieństwem wszystkich narodów. W proroctwie Izajaszowym w rozdziale 19, prorok Izajasz, 19 rozdział, wiersz 25. Którą pobłogosławi Pan zastępów, mówiąc: niech będzie błogosławiony mój lud Egipt i dzieło moich rąk Asyria i moje dziedzictwo Izrael. A więc zobaczcie, Bóg błogosławi Egipt, Asyrię, tyle przecież miał pretensji Jonasz do Asyryjczyków. I tutaj, bracia i siostry, znajdujemy, kiedy czytamy Biblię jako całą, znajdujemy ten plan Boży. Natomiast jeżeli czytamy jakiś fragment, to nam to może ujść naszej uwadze. No, Jonasz był kim był, miał takie poglądy, jakie miał, i zobaczycie, że te poglądy zaprowadzą go w ślepą uliczkę w swoim życiu. On popadnie w wiele niepotrzebnych problemów z powodu swoich stereotypów, z powodu tego, jak widział inne narody. A nie widział je i oczami Boga, tylko widział je oczyma przeciętnego Izraelity. I czytamy, co się dzieje. Otrzymuje słowo, żeby pójść do Niniwy. I czytamy w trzecim wierszu: lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu, a gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu, i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby z przed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Co za prorok! Ucieka z przed oblicza Pana. To my tu tyle razy się modlimy: Panie, chcemy przybliżyć się do oblicza Twojego, chcemy, Panie, widzieć Ciebie, chcemy być blisko Ciebie. Wyobrażacie sobie takiego wierzącego, który ucieka, mówi, jak najdalej od Pana Boga. Bracia i siostry,
Uciekając na zachód, Jonasz miał nadzieję, że nie będzie musiał służyć Bogu jako jego specjalny wysłannik na wschód. W teologii Jonasza nie było miejsca na zbawienie pogan. Dlatego rozgniewał się, gdy Bóg postanowił ocalić Niniwę. Otrzymał słowo od Pana, ale je odrzucił. I chciałbym tu dzisiaj przy okazji właśnie czytania tego wersetu i omawiania tego zdarzenia powiedzieć o czymś, co my też czasami robimy. Kiedy my otrzymujemy słowo jakieś od Pana albo chcemy wolę Pana wypełniać w naszym życiu, to szukamy zwykle otwartych drzwi i chcemy przez te otwarte drzwi wejść. Co mam na myśli, mówiąc o otwartych drzwiach? Mam na myśli, bracia i siostry, sprzyjające okoliczności pójścia czy zrobienia czegoś, pójścia dokądś czy zrobienia jakiejś rzeczy. I bracia i siostry, otwarte drzwi jako sprzyjające okoliczności ułatwiły mu ucieczkę do Tarszyszu. I Jonasz miał właśnie coś takiego, co mógł powiedzieć: o, sprzyjają mi okoliczności, jest miejsce na statku. Akurat statek płynie do tej miejscowości, do której ja bym chciał popłynąć. Tarszysz, bracia i siostry, to prawdopodobnie ta miejscowość była położona w dzisiejszej Hiszpanii. A więc jak popatrzycie na mapę, zobaczycie Morze Śródziemne, to jest po drugiej stronie tego morza. Jafa, a po drugiej jest Tarszysz. No, z jednego końca na drugi chciał uciec, ale jest bardzo daleko, bracia i siostry. I oto otwarte drzwi. Sprzyjają mu okoliczności. Wsiada na statek. Płynie. Wszystko jest w porządku. Bracia i siostry, ale chcę powiedzieć, że otwarte drzwi nie zawsze są drogą właściwą. Czasami nam się wydaje, że wszystkie okoliczności, które są wokół nas, to są te okoliczności, które mają nam powiedzieć, czy Bóg nam sprzyja, czy nam nie sprzyja w danej sprawie. I powiem wam, że te otwarte drzwi nie zawsze bywają drogą właściwą, patrząc zwłaszcza na historię Jonasza. Bracia i siostry, co chcę powiedzieć, że otwarte drzwi nie są drogą właściwą? Ano to, że kiedy nie przyłapano cię na przestępstwie, nie znaczy to, że Bóg pochwala to, co zrobiłeś. Ano nic się nie dzieje, sprawy sobie tam normalnie płyną, dzieją się. Bóg wydaje się, że nie interesuje się tą sprawą, a to jakoś to wszystko pójdzie. Bracia i siostry, powinniśmy więcej wagi przywiązywać do zasad biblijnych. To jest droga do zbadania, czy coś jest wolą Bożą, czy też nie. My czasami właśnie skupiamy się na tych okolicznościach, które są wokół nas i powiadamy, a to właśnie widzę takie okoliczności, że one mi sprzyjają, to pewnie i Bóg też mi sprzyja. Jonaszowi okoliczności sprzyjały w tej ucieczce sprzed oblicza Bożego. Ale czy Bóg chciał, żeby on uciekł? Czyż Bóg go posłał zupełnie gdzie indziej? A więc zwróćmy uwagę, bracia i siostry, jak analizujemy wolę Bożą, jak szukamy Bożego oblicza, jak szukamy Bożej woli w naszym życiu. Zachęcam was do tego, abyśmy przywiązywali wagę przede wszystkim do zasad, które opisane są w Biblii i nimi się kierowali, kiedy chcemy coś odgadnąć, zrozumieć, mieć pewność,
że to pochodzi od Pana. No i cóż dalej? Czwarty wiersz. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Bracia i siostry, dobre samopoczucie w grzechach bywa tymczasowe. Pan może pozwolić sobie na czekanie. Możesz grzeszyć i myśleć, że unikniesz kary. W ogóle Bóg jest Bogiem takim zachowawczym niejednokrotnie. Zresztą u Boga jeden dzień to jest tak jak 1000 naszych. Co to dużo mówić? Bo Bogu inaczej ten czas płynie niż nam. Bóg jest wieczny. My jesteśmy ograniczeni czasem, przestrzenią i musimy się z tym liczyć. I może nam się wydawać, że Pan specjalnie nic nie czyni w naszej sprawie. I możemy powiedzieć, a to widocznie wszystko w porządku. Ale chcę, bracia i siostry, was przestrzec przed takim myśleniem. Bóg patrzy na wszystko, co dzieje się na tym świecie i patrzy również na nas. Jeden z pisarzy chrześcijańskich, Hugh Martin, napisał takie zdanie, ale po obu stronach ścieżki, którą idziesz, znajduje się kara, a gdzieś z przodu głęboka ciemność. Możesz grzeszyć i myśleć, że unikniesz kary. Bardzo ciekawe zdanie on napisał, ale po obu stronach ścieżki, którą idziesz, znajduje się kara, a gdzieś z przodu głęboka ciemność. To przeświadczenie, myślę, bracia i siostry, powinno nam przyświecać, być obecne w naszym życiu. Wtedy będziemy bardziej wyczuleni na Bożą wolę, na Boże spojrzenie, na Boże pragnienia, na Boże plany w naszym życiu. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 6, w wierszu 25 Pan Jezus powiada w ten sposób: dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie, gdyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Potrzebne są burze życiowe, aby czasem ludzie zrozumieli to przesłanie. Bracia i siostry, w naszej historii pojawia się burza. I to pojawia się rzeczywiście burza na morzu. Od wiersza 5 do 6 czytamy: wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga, sprzęty, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś szedł na sam dół okręgu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. Bracia i siostry, rozpętała się potężna burza na morzu. To jest bardzo przerażające zjawisko, kiedy fale zaczynają
zalewać okręt, statek, kiedy wszystko zaczyna trzeszczeć. Człowiek jest taki bezradny, taki biedny, w takiej trudnej, wydawałoby się, beznadziejnej sytuacji, w której niewiele może uczynić. Co mogli, to zrobili, żeby zmniejszyć balast na okręcie, żeby ten okręt był w miarę lekki. Powyrzucali wszystko, co można było wyrzucić do wody z tego statku. I na tym się w zasadzie ich rola skończyła. I tutaj żywioł decydował, co z nimi będzie. To byli marynarze. Oni zdawali sobie sprawę z tego, w jakim niebezpieczeństwie się znaleźli. I mieli świadomość, że ich życie jest zagrożone. Dlatego zaczęli szukać pomocy u Boga. Ludzie w starożytności byli bardzo religijni. Dzisiaj, bracia i siostry, my mamy świat, który jest bardzo laicki. Dzisiaj ludzie wierzą w Boga, który nazywa się nauka. Jeśli coś naukowcy obwieszczą, co czasami po latach się okazuje, że tak do końca też to tak nie jest, ale ludzie bardzo wierzą nauce i dzisiaj to jest bożyszcze i na tym się teologia współczesnego człowieka opiera. Jeśli coś nauka potwierdza, to tak, jeśli nie, to nie. Ja nic nie mam przeciwko nauce, bracia i siostry, to jest wspaniała rzecz. Dzisiaj wiele korzystamy z tych osiągnięć. Ale, bracia i siostry, dzisiaj my mówimy nie o nauce, tylko o wierze. I wiara jest dla ludzi, którzy wierzą, są przekonani o czymś. I ci ludzie byli przekonani, że istnieje Bóg. Oni służyli różnym bogom, to byli poganie. I zaczęli się modlić, szukać pomocy u tych swoich bóstw. I w pewnym momencie kapitan tego statku widzi, że jeden z pasażerów sobie w tak niebezpiecznej sytuacji smacznie śpi. To był Jonasz. On był beztroski. On wsiadł na statek, płynął, gdzie sobie zaplanował. I bracia i siostry, nagle burza. I oto kapitan tego statku, poganin, przychodzi do Jonasza i mówi mu: módl się do swojego Boga. Nie widzisz, w jakim jesteśmy niebezpieczeństwie? Może ten Bóg twój uratuje nas. Bracia i siostry, kapitan pogański napomina wierzącego proroka, proroka Boga Jahwe. Pies, ten pies pogański, tego tytana wiary, Jonasza, napomina. Czy to nie wstyd, bracia i siostry? Czy to nie jest wstyd, kiedy świat napomina Kościół i mówi, żeby się Kościół modlił? Że jesteśmy w niebezpieczeństwie? Bracia i siostry, to jest coś bardzo przykrego, kiedy człowiek wierzący jest napominany przez ludzi tego świata. I kiedy oni mu zwracają uwagę na pewne rzeczy w jego życiu, że to jest nie w porządku wobec Boga. Świat napomina Kościół. To przerażająca perspektywa dla Kościoła. Bracia i siostry, ale bywa i tak. Bądźmy uczciwi. Bywa i tak. Skąd wynikało to, że Jonasz nie wołał do Boga? Skąd wynikało to, że on sobie tam gdzieś znalazł jakieś miejsce i zasnął tak spokojnie na tym statku? Jonasz nie ćwiczył się w pełnym zaufaniu dla Pana, dlatego zawiódł. Jeżeli, bracia i siostry, zbadamy nasze serca przed Panem, uznamy sprawiedliwość Jego,
sprawiedliwość jego gniewu. Wtedy zaakceptujemy karę za nasz bunt. Jonasz nie ćwiczył się. Jonasz był tym, do którego przemówił Pan. Ale widać, że on tutaj coś zapomniał w tej swojej drodze z Panem. Gdzieś zrobił sobie długie wakacje. Dobrze jest, bracia i siostry, pojechać na wakacje, ale z tych wakacji trzeba wrócić. Trzeba wrócić do pracy, trzeba wrócić do swoich zajęć. A Jonasz był na wakacjach, na Morzu Śródziemnym. Wybrał się jak najdalej od oblicza Pana. I bracia i siostry, nie badał słowa Pana. Nie miał też, widzę, bojaźni takiej przed Panem, jak powinien mieć człowiek wierzący. Dlatego powiedział Bogu: nie, nie, ja pojadę, ja udam się w innym kierunku. Nie chcę tam podążać, gdzie Ty mnie posyłasz. Bracia i siostry, taka buntownicza postawa w człowieku pojawia się wtedy, kiedy on żyje z dala od Boga. Kiedy nie jesteśmy blisko Pana, wtedy pojawiają się w nas właśnie takie buntownicze myśli, takie złości, taki gniew niekontrolowany. Kiedy Bóg coś nam kazuje zrobić, to my jesteśmy w stanie się zagniewać. Mamy swoje argumenty, mamy swoje myśli na ten temat. I to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy to też uchwycili. Jonasz nie ćwiczył się w pełnym zaufaniu dla Pana, dlatego zawiódł któregoś dnia w swoim życiu. Kiedy nie mam bojaźni Pana, kiedy usłyszę słowo, to mogę zrobić tak, jak zrobił Jonasz. Bracia i siostry, my musimy być, pomimo tego, że jesteśmy wierzący, że jesteśmy chrześcijanie, musimy być czuwający, musimy być zwracający uwagę na zasady biblijne, na okoliczności, na to wszystko, co dzieje się wokół nas. Powinniśmy być wyczuleni, bo jeśli w którymś momencie wybierzemy się na zbyt długie wakacje, to może się okazać, że przed nami jest ciemność, a po bokach naszej ścieżki życia jest nieuchronna kara. To jest historia burzy na morzu. Tak się przypomina też ta burza troszeczkę na mniejszym morzu, na tym Morzu Galilejskim. Pamiętacie Pana Jezusa z apostołami? Wybrali się też, piękna podróż, i Pan Jezus spał. I w tym momencie rozpętała się burza tam na tym Morzu Galilejskim. Niewielkie morze. Niewiele większe niż nasze Jezioro Żywieckie, tak prawdę mówiąc, ale ma taką nazwę, Kinaret, czyli Cytra, zwana Morzem Tyberiackim albo Galilejskim, po prostu jezioro. Ale są tam burze, sztormy, i jak na morzu, jeszcze z taką łódką rybacką wypłyniecie, to jest niebezpieczeństwo. I kiedy w czasie tej burzy oni się zorientowali, że są w niebezpieczeństwie, zwrócili się do Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, kiedy się przebudził, zgromił te żywioły. Wszystko ucichło. Wspaniałe, kiedy w łodzi naszego życia jest Chrystus, kiedy płyniemy razem z Nim. Bo kiedy widzimy zagrożenie, możemy zawsze zwrócić się do Pana: Panie, pomóż. I Pan nie zawiedzie. Pan pomoże. Jonasz
był z daleka od Boga, on uciekł od Boga i znalazł się w czasie burzy na środku morza, nie galilejskiego, prawdopodobnie na środku morza śródziemnego. Już daleko od brzegu odpłynęli. I był w niebezpieczeństwie. I co się dzieje dalej? Siódmy wiersz. I rzekł jeden do drugiego: szybko rzućmy losy, aby dowiedzieć się, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. O! Bracia i siostry, tutaj ktoś, kto czyta, to a czy losy? No my jesteśmy przeciwni losom, prawda, hazardowi, tego typu sprawom. Ktoś powie, jakże to Bóg przez losy przemawia. Ano, bracia i siostry, to były trochę inne losy niż o tych, których my myślimy dzisiaj. W starożytności używano takich losów w pobożny sposób. I tutaj my mamy w Biblii przykłady takie właśnie rzucania losów, kiedy miano dokonać jakiegoś ważnego wyboru. Pamiętacie, kiedy trzeba było znaleźć Saula? Saul miał być królem. Wtedy też rzucili losy i wyszło, z którego plemienia i gdzie on tam jest, i że to jest Saul. Za pomocą losu to się wszystko działo. Za pomocą losów również wybrano apostoła. Pamiętacie, jak Judasza zabrakło, to też posłużono się losem, że i los padł na Macieja. Maciej został wtedy tym 12 apostołem. Kiedy używano losów w pobożny sposób, to Bóg wskazywał przez nie drogę. W tym przypadku rzucenie losów zostało wykorzystane przez Pana do upublicznienia grzechów Jonasza. Bracia i siostry, co za wstyd. Najpierw przychodzi kapitan, budzi go i mówi: może byś się modlił. Teraz na domiar złego jeszcze wyciągnęli losy i padło na niego, że on jest przyczyną całej tej katastrofy, która spotkała tych ludzi na morzu. Wielki prorok Pana, Jonasz. Ale zwróćcie uwagę, że to jest prorok, który ucieka sprzed oblicza Pana. To jest prorok, który kłóci się z wolą Bożą w swoim życiu. Popatrzcie, ile wstydu w jego życiu. Ile upokorzenia się pojawia z tego powodu w jego życiu. Pewnie jak wsiadał na ten statek, to nie myślał o takich rzeczach. Ale bracia i siostry, Bóg przypomniał sobie o Jonaszu na morzu. Oby o nas sobie nie przypomniał w jakichś takich okolicznościach, gdzie jesteśmy gdzieś na morzu, albo gdzieś w takiej sytuacji. Bracia i siostry, jeśli coś nie w porządku, jesteśmy wobec Pana. Moi kochani, jeden z największych testów wiary jest taki, jak reagujesz na nieszczęście. Bracia i siostry, my tak naprawdę jesteśmy sprawdzeni dokładnie wtedy, kiedy przychodzi jakieś doświadczenie, jakaś trudna sytuacja, jakieś cierpienie, jakieś nieszczęście, coś, co nie jest po naszej myśli. Wtedy, bracia i siostry, okazuje się, ile my naprawdę mamy wiary w swoim sercu. Ile my naprawdę jesteśmy w stanie poświęcić dla Boga. Ile naprawdę tak Bóg znaczy w naszym życiu. To właśnie w tym momencie, kiedy pojawiają się jakieś trudności, kiedy pojawia się burza, kiedy pojawia się doświadczenie w naszym życiu, to jest sprawdzian naszej wiary. Bracia i siostry,
co dzieje się dalej. Wtedy rzekli do niego, powiedz, że nam z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj i z którego ludu jesteś? I odpowiedział im, jestem Hebrajczykiem, czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli, dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego, dlaczego to uczyniłeś? O rany. Nagle dowiadują się o nim wszystko, że to jest sługa, więcej niż sługa, prorok Boga, który stworzył morze i lądy, potężnego Boga. Może żaden z tych pogan nie znał takiego bóstwa tam wśród tych swoich bogów, bo zwykle, pamiętacie, u tych starożytnych to bogiem morza był Posejdon, prawda? Starożytni Grecy. Oni tam od każdej sprawy mieli jakiegoś boga. A tu nagle dowiadują się, że jest z nimi na pokładzie człowiek, który czci Boga nie tylko morza, ale Boga lądu w niebios. Boga potężnego. I kiedy dowiadują się, że on ucieka przed takim Bogiem, no to są niesamowicie zaskoczeni tym i zadają Jonaszowi pytanie, dlaczego ty uciekasz przed Bogiem, człowieku? Bracia i siostry, my mówimy o świadectwie wiary. Co to było za świadectwo wiary tego człowieka? Co to było za świadectwo dla tych pogańskich psów? Tak ich uważał. Tak myślał o nich. Co to było za świadectwo, kiedy oni się dowiedzieli, że on ucieka przed Bogiem? I to tak potężnym, wspaniałym Bogiem. I że jest Hebrajczykiem, który powinien się szczycić, że należy do Boga Najwyższego, Jahwe. Że jest prorokiem, który może obwieszczać jego wolę. A on ucieka. I ci poganie mu zadają pytanie, czemu ty to robisz? Człowieku, ty szalony jesteś? Jak można uciec przed oblicza Boga? Gdzieś ty się wybrał? Bracia i siostry, burza na morzu nadal trwa. Mimo, że Jonasz wyznał grzech, przyznał się przed tymi ludźmi do wszystkiego. I chcę tutaj coś powiedzieć, bracia i siostry, ważnego, bo my tak czasem mówimy, wyznaj grzech, przyznaj się, wszystko w porządku, wyznajesz grzech, tak, o, to wszystko w porządku. Bracia i siostry, następstwem przyznania się do winy powinno być wybaczenie i odpuszczenie win. Niektórzy kryminaliści, to są świadectwa z tych misji, które pracują wśród więźniów, oni tam czasem spotykają się z czymś takim, że ktoś z tych więźniów się nawróci, staje się chrześcijaninem i potem w więzieniu oczekuje, że zostanie zwolniony. Przecież ja wyznałem swoją winę, wierzę w Pana Jezusa Chrystusa, co ja tu robię? Jestem nowym stworzeniem, nie dla mnie więzienie. Chcę iść na ulicę, głosić Ewangelię, a oni mnie tu trzymią pod kluczem. Bracia i siostry, prośba o przebaczenie to zaledwie początek. Miłosierdzie Boże nigdy nie dzieje się kosztem sprawiedliwości. Grzesznik musi się nawrócić i przyjąć zapłatę za grzech. Pan odpuszcza, bo pokuta akceptuje sąd. Bracia i siostry, to jest ważna myśl. My musimy nie tylko wyznać grzech, ale pokutować.
Musimy mieć z tego świadomość. Grzesznik musi się nawrócić i przyjąć zapłatę za grzech. I czasami właśnie tą zapłatą jest tamto więzienie i trzeba do końca wyroku odsiedzieć. Pomimo, że się już ma inne myślenie. Pan odpuszcza, Pan daje nowe życie. I bracia i siostry, dzisiaj na koniec chcę powiedzieć, mówimy o człowieku, który potrzebował zrewidować swoje poglądy. On miał pewien stereotyp myślenia. Popatrzcie, jak go to myślenie upokorzyło tam względem tych pogan. Co on myślał o tych poganach, kiedy znalazł się na tym statku, kim okazali się wobec niego ci poganie. Jakiż to dla niego musiał być wstyd, jaka przykrość, jakie niemiłe doświadczenie. Bracia i siostry, my potrzebujemy w naszym życiu też zweryfikować wiele naszych stereotypów myślenia, które wynikają z bycia w Kościele. I myślę, że ta księga wiele tematów porusza i będziemy mieli okazję się nad tymi rzeczami zastanowić. Ja pamiętam, mój tata, kiedy się nawrócił, on miał wielki żal w swoim sercu z powodu tego, że tyle lat wydawało mu się, że służy Bogu. A kiedy poznał żywego, prawdziwego Boga, kiedy się nawrócił, kiedy zrezygnował z tych stereotypów, które stale powtarzał w swoim życiu kiedyś, zobaczył to inne życie, to było mu bardzo przykro, że tyle lat zmarnował, nie wiedząc o żywym Bogu, o Ewangelii tyle, ile mógł się dowiedzieć, kiedy na nowo się narodził, kiedy zaczął czytać Biblię. Bracia i siostry, ale zrewidował swoje poglądy po pół wieku czasu. 50 lat minęło, zanim on zrewidował swoje poglądy. I czasem się mówi, że ludzie starsi to są ludźmi takimi trudnymi, żeby zrewidowali swoje poglądy w swoim życiu. Oni to już się tak ukształtowali przez lata. Ale chcę wam powiedzieć, mój tata zmienił poglądy. Mój tata zrewidował poglądy u schyłku swojego życia po 50 latach. Bo Bóg jest Bogiem cudów. Bóg jest Bogiem niesamowitym, Bogiem łaski, który może zmienić wasze myślenie. I dlatego dzisiaj zachęcam was, bracia i siostry, byście podeszli do takiego Boga. Podeszli do takiego Pana z wiarą. I zechcieli dzisiaj pomyśleć też o tych stereotypach myślenia waszego. Jak myślisz o tych ludziach, którzy tu dzisiaj chodzą pod okna tego zboru? Ktoś mi tu niedawno opowiadał, że przychodzą i tu patrzą na ten krzyż i niektórzy się żegnają przed tym krzyżem. Także, bracia i siostry, jest to miejsce kultu, ale my byśmy raczej woleli, żeby oni tu weszli na górę. Amen. Już tu coś jest, koło tego miejsca coś się dzieje. Ale bracia i siostry, my mamy też pewien stereotyp myślenia o tych ludziach. Pomyślmy, że Bóg ich kocha, tak jak kochał Egipt i Asyrię. Tak kocha Polskę. Tak kocha Europę. Tak kocha cały świat, dzisiaj również. I dzisiaj my mamy ten zaszczyt, że możemy służyć temu Bogu. I możemy wyjść z Ewangelią do innych ludzi. Niech nam nie przeszkadzają te stereotypy myślenia. Albo on tak wierzy, albo on jest w takim wieku, albo to, albo tamto. Bracia i siostry, każdy jest godzien tego, aby przyjąć Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca, jako swojego osobistego Zbawiciela. Czy możecie powiedzieć na to amen? Amen. Zatem uwielbijmy Pana, oddajmy Mu chwałę teraz, śpiewając pieśni, modląc się. Może, bracia i siostry, przyjdźmy w modlitwie najsam przód do naszego Pana. Mamy ten temat teraz w głowach.
Duch Święty dotykał naszych serc. Może widzisz pewien stereotyp, który potrzebuje zmiany w twoim życiu. Przynieś go teraz przed oblicze Pana. Bracia i siostry, chcemy teraz modlić się przez chwilę, a potem będziemy śpiewać pieśni. Panie Bo-